ale bezdyskusyjne jest, jeśli powiem, podobasz mi się. Nazywam się Małgorzata Lipowska, jestem profesorem Uniwersytetu Gdańskiego. Moim obszarem badawczym, którym się zajmuję w tej chwili, jest psychologia cielesności. Najważniejszym jej aspektem w moich badaniach to jest psychologia atrakcyjności fizycznej. Piękno jest w oku patrzącego. Bardzo często w relacjach z naszymi partnerami zastanawiamy się, czy warto podkreślać atrakcyjność fizyczną naszego partnera, partnerki, czy też nie. Warto. Ale podstawowym elementem dobrej komunikacji w relacjach jest tak zwane formułowanie komunikatów ja. Czyli nie mówimy o innych, tylko mówimy o sobie. Jeżeli powiem mojemu partnerowi, że jest niesamowicie przystojny, że jest najprzystojniejszy, mam nadzieję, że będzie mojemu mężowi przyjemnie. A z drugiej strony mogę spodziewać się odpowiedzi, czyli może być potraktowane to jako rodzaj żartu. Bo tutaj można dyskutować, czy naprawdę jest najprzystojniejszy, czy inni nie są przystojniejsi. W związku z tym powiedzenie jesteś piękna, jesteś bardzo przystojny, świetnie wyglądasz, jest dyskusyjne. Ale bezdyskusyjne jest, jeśli powiem, podobasz mi się. Ja mówię o sobie. Jeżeli ja powiem, bardzo mi się podoba, i mówimy na konkretach, jak jesteś ubrany, uczesany, ubrana, uczesana, jak na mnie patrzysz, jak jesteś podmalowany, to nie ma dyskusji. Bo nie można być powiedzieć, wcale, że nie. Ale nie możesz dyskutować z czymś, czy mi się coś podoba, czy nie. Czyli każdy z nas lubi komplementy, bo komplementy to są takie przytulacze. One nam pozwalają nam się uśmiechnąć, ale często komplementy ogólne możemy wręcz odbierać jako sztuczne, wyświechtane, takie, bo ktoś myśli, że tego oczekuje. Najlepsze komplementy to są komplementy ode mnie, czyli podoba mi się. Dla mnie to jest ważne. Oczywiście wygląd nie jest elementem najważniejszym. Ale nie można powiedzieć, ty jesteś dla mnie ważny, nieważne jak wyglądasz. Ty jesteś dla mnie ważny i podoba mi się, i lubię to, i akceptuję, jak wyglądasz.